Dobry, dzisiaj gościem OX.pl jest doktor nauk medycznych Jerzy Podżorski, ortopeda i traumatolog. Dzień dobry panie doktorze. Witam państwa, dzień dobry. Z jakimi problemami ludzie zgłaszają się do pana? Tak jak moja specjalizacja mówi, ortopedia i traumatologia, no najczęściej po przebytych urazach, ale że głównie zajmuję się ortopedią od lat, od 40 lat w zasadzie jestem głównie ortopedą, to ze skutkami przebytych urazów, ze skutkami chorób zapalnych, chorób zwyrodnieniowych stawów, czy też przebytych dawniej urazów. Nie? My po konsultacji pacjenta powiedzmy, kwalifikujemy go albo do leczenia zachowawczego, albo do leczenia operacyjnego. Więc najczęściej mam do czynienia z pacjentami ortopedycznymi, a właściwie ściślej mówiąc reumoortopedycznymi, czyli z pacjentami, w których występują skutki chorób reumatycznych stawów. Mhm. Na urazy nie mamy większego wpływu, bo czy to zima i narty i na przykład przejście do apteki czy do sklepu może się okazać dla nas niefortunne bardzo, ale mówi pan doktor wspomniał na przykład o zapaleniu nam stawów, tak, o takich chorobach, tak, na które mamy wpływ trochę. Tak, czy możemy jakoś przeciwdziałać temu? Ogromna ilość chorób zapalnych stawów, które po prostu zajmując stawy powodują pewne skutki już później nieodwracalne. Ale dzięki temu, że w ostatnich latach podniósł się poziom jakby reumatologii, sposobów leczenia chorób reumatycznych, są nowe metody leczenia, to też powiedzmy oddala się ten okres, kiedy musimy wprowadzać operacyjnie. Natomiast jeżeli chodzi o choroby zwyrodnieniowe, czyli takie choroby typowo ze zużycia stawów, to wiadomo, pracujemy, chodzimy, uprawiamy różne sporty, które przeciążają pewne okolice naszego organizmu. Zawodowo też cierpi najczęściej kręgosłup, kolana, to w zależności od tego, jaki zawód wykonujemy, to tutaj też w pewnym momencie musimy wprowadzić operacyjnie, żeby pacjentowi przywrócić komfort życia, przywrócić zdolność do dalszej pracy, no i po prostu jakąś taką radość życia przywrócić za nowo. Mhm. Czyli tak, z wiekiem. Wymienił pan jeden z takich czynników, które na pewno ma wpływ na te choroby. Czy możemy coś robić, żeby trochę przeciwdziałać temu? To znaczy, na pewno możemy, bo wiele rzeczy od nas zależy. Mianowicie najczęściej przyczyną chorób zwyrodnieniowych są pewne przeciążenia. Oczywiście zawodowo przeciążamy w różnych sytuacjach, natomiast chodzi o to, żeby nie przeciążać na przykład dużą nadwagą. To jest też czynnik, który bardzo przyspiesza zużywanie się stawów, szczególnie tych dużych stawów kolan, bioder. W związku z tym utrzymanie prawidłowej wagi ciała, dbanie o ruch, o zajęcia sportowe, czyli jak ktoś pracuje powiedzmy tylko umysłowo, no to musi wygospodarować trochę czasu na normalne funkcjonowanie, jakąś aktywność fizyczną, czy to basen, rower, pływanie, nordic walking, no różne metody aktywności sportowej po prostu mamy. Dzięki temu utrzymujemy dobrą kondycję, dobry stan stawów i odpowiednią wagę ciała, co jakby zmniejsza ryzyko zużywania się stawów w takim wczesnym okresie, bo w pewnym momencie zmiany zwyrodnieniowe są rzeczą fizjologiczną, bo wiadomo, że w 8. czy 9. dekadzie życia powiedzmy funkcja stawów tych dużych, nośnych, kolan, bioder czy kręgosłupa jest w pewnym sensie pośledzona, ale mam przypadki pacjentów, którzy mają 80-90 lat, są naprawdę w bardzo dobrej kondycji, czasami lepszej kondycji fizycznej niż pacjent 50-letni, zaniedbany, z dużą nadwagą, siedzącym trybem życia. Nie? Rozumiem. Tak, tutaj mamy duże pole do popisu. A wspomniał pan doktor też o aktywności właśnie fizycznej, jakże ważnym czynniku, który przeciwdziała różnym chorobom, a na przykład to bieganie dla stawów, czy jest zdrowe, czy nie? Zapytam tak bardzo ogólnie, prowokacyjnie. To znaczy, dla ogólnej kondycji bieganie na pewno jest rzeczą bardzo przydatną i wiele osób biegając utrzymuje dobrą kondycję, ale to też nie każdy pacjent, bo mam pacjentów, którzy na przykład w 5. dekadzie życia nagle postanowili znacznie wzmóc aktywność i zaczęli to od biegów takich bardzo forsownych, no i po 2-3 miesiącach przychodzą z dolegliwościami bólowymi stawów, kolan przede wszystkim. Więc tym pacjentom zalecam nieco inne sporty, które nie przeciążają tak dużych stawów. Czyli bardzo dobry jest rower, który działa wręcz lecznicą na stawy kolanowe, bardzo dobry jest basen, no i bardzo dobry jest nordic walking, jeżeli ktoś już lubi się przemieszczać w terenie. Natomiast bieganie u osób z dużą nadwagą
to powiedzmy nie jest najlepsze wyjście. Najpierw trzeba tą wagę zredukować, a potem można zacząć powolutku bieganie, bo najgorzej tak wystartować od razu na pełny gaz i potem różne problemy ortopedyczne przychodzą, tym bardziej, jeżeli ktoś nie miał nawyku i nie robił tego od wczesnych lat. Jasne, rozumiem. A co to jest woda w kolanie? Tak zapytam z ciekawości, bo cały czas chodzi mi to po głowie. Tak, to jest taki slogan używany przez pacjentów, woda w kolanie. Więc w normalnym stawie kolanowym mamy maść stawową, która działa, jest elementem smarującym staw. Natomiast jeżeli chodzi o wodę w kolanie, to już jest coś nieprawidłowego. Jest to po prostu wysięg, czyli nadmierna ilość płynu, który w tym kolanie nie powinien się znajdować. Jest to albo wynik zapalenia stawów, czyli na przykład jakiś czynnik infekcyjny czy czynnik reumatoidalny powoduje to, że dochodzi do stanu zapalnego tej błony maziowej, która produkuje normalnie maść stawową, ona zaczyna produkować wysięg. Albo jest to skutek przebytego urazu, czyli jakieś skręcenie, naderwanie stawu, przeciążenie powoduje, że zbiera się tam płyn, który po prostu musimy odbarczyć, kolano odciążyć. Płyn można wysłać do badania, jeżeli podejrzewamy jakieś inne przyczyny, a nie tylko wysiłek. I wtedy można rozpocząć typowe takie leczenie reumatologiczne, czyli leczenie przyczynowe. Mm-hmm. A na czym polega? Tak zwane wody w kolanie. Mm-hmm. A na czym polega takie typowe leczenie reumatologiczne? No, leczenie reumatologiczne to jest przede wszystkim dobra diagnostyka. Jeżeli już wiemy, z jakiego powodu ten wysięg w stawie powstał, czy dolegliwości bólowe stawu, to wtedy bierze się leczenie, które jest leczeniem takim przyczynowym, czyli jeżeli te zapalenia reumatoidalne stawów, to wdraża się leki typu sterydy, metotreksat i tak dalej, które po prostu hamują ten proces zapalny. Może być zapalenie stawów przebiegu boreliozy, a więc wtedy już pacjent jest leczony antybiotykami przez lekarza chorób zakaźnych. Może być, jeżeli to jest wynik tylko przeciążenia, czyli nadmiernego obciążenia stawów, to wtedy leczy ortopeda, nie? Odbarcza ten staw. Jeżeli podejrzewamy jakieś uszkodzenia wewnętrzne, to wykonujemy rezonans magnetyczny i wtedy w zależności od tego, czy jest jakaś przyczyna wewnętrzna stawu, bo jeżeli jest na przykład uszkodzona łąkotka, czy uszkodzone więzadło, to ono też może powodować drażnienie błony maziowej i powstawanie wysięgu w kolanie. Więc wtedy po prostu wynika, potrzebuje to leczenia ortopedycznego, czy na przykład artroskopii stawu. A później też jest rehabilitacja? Nie. W tym przypadku... Tak, to znaczy jeżeli po każdym zabiegu operacyjnym jest rehabilitacja. Jeżeli pacjent jest operowany, to po operacji przebiega cykl rehabilitacyjny. Jeżeli pacjent nie jest kwalifikowany do zabiegu, bo się okazuje na przykład, że to jest tylko przeciążenie kolana, to leczymy do objaw zachowawczo, czyli jest cała gama zabiegów fizjoterapeutycznych, terapii manualnych prowadzonych przez rehabilitację. Jakaś krioterapia też? Jednostawowe, tak. To jest właśnie z zabiegów fizjoterapeutycznych. Są różne zabiegi typu właśnie krioterapia, laser, ultradźwięki, fonoforezy. Natomiast jeżeli tam się zaczynają już zmiany zwyrodnieniowe, to podajemy różne leki dostawowo, począwszy od sterydów, jeżeli jest tylko wysięg taki krótkotrwały czy stan zapalny, poprzez kwas hialuronowy, czyli leki, które jakby poprawiają smarowanie i odżywiają cząstkę stawową, powodując jakby regenerację czy opóźnienie zmian zwyrodnieniowych w stawie. Jest pan lekarzem, który ma bardzo długoletnią praktykę zawodową. Ja się chciałem zapytać, czy może pan z optymizmem patrzeć w przyszłość medycyny w tym kierunku, w którym pan działa? To znaczy, czy zmieniło się bardzo leczenie, diagnostyka od momentu, kiedy pan rozpoczął, do tego momentu, w którym pan jest obecnie i jak to wygląda w przyszłości? Jak będzie wyglądało? Mam to szczęście, że pracuję już wiele lat, bo 41 lat już pracuję. Muszę powiedzieć, że zrobił się ogromny skok, taki cywilizacyjny w tym okresie, po prostu z takiej ortopedii typowej, gdzie atrybutem chirurga był młotek, dłuto i piła ręczna. Doszliśmy do naprawdę doskonałego sprzętu, do rozwoju mało inwazyjnych metod operacyjnych, czyli metod artroskopowych, czyli takich zabiegów, których nie wymagane jest szerokie otwarcie stawu, tylko robimy zabieg metodą mało inwazyjną. Poza tym mamy doskonałe już teraz metody diagnostyczne, nie? To już nie tylko rentgen jak przed laty, ale mamy w tej chwili tomografię komputerową, rezonans magnetyczny, czyli takie techniki, które pozwalają już przed operacją ustalić plan leczenia. Kiedyś to po prostu czasami otwierało się staw, bo nie było wiadomo, co jest. Dopiero w trakcie operacji podejmowało się decyzję, co robić. W tej chwili mamy inne metody i już przed zabiegiem wiemy,
jaką metodę leczenia zastosujemy, czyli możemy się do tego przygotować, odpowiedni sprzęt, odpowiednie implanty, bo w tej chwili rozwinęła się bardzo cała endoprotezoplastyka i wymiana stawów. Właściwie możemy wymieniać praktycznie wszystkie stawy. Nie? Czyli to, co kiedyś chory przykuwało do wózka, to w tej chwili po zoperowaniu chorzy wracają do normalnego życia bez bólu, z pełną sprawnością. Tak. Także ogromny postęp nastąpił w trakcie tego okresu, jak ja pracuję. To dobrze słyszeć, bo to też taki dobry prognostyk na przyszłość. To się cieszę. A dlaczego wybrał Pan tę specjalizację? Oj, to było, muszę powiedzieć, że nie byłem przekonany co do tej specjalizacji, bo przychodząc, kończąc studia, tak, że pochodziłem z Ustronia, no to wiązałem swoją przyszłość ze szpitalem reumatologicznym. Byłem przekonany, że zostanę reumatologiem, no ale na szczęście rzeczywiście, bo tak się stało, spotkałem na swojej drodze wspaniałego mojego pierwszego nauczyciela, pana docenta Smolika. I będąc u niego na stażu, po 2 miesiącach już wiedziałem, że będę ortopedą. Także wiele mnie pan docent nauczył. Dzięki niemu jestem ortopedą i naprawdę cieszę się, że na mojej drodze ktoś taki się pojawił. Bo nie żałowałem tego nigdy ani chwili. Aha. Ja myślę, że też pan przekazuje tę wiedzę innym. Pracowałem w Ustroniu przez 30 lat. Miałem kolegów młodszych, którzy przychodzili. Przeszedłem w tym szpitalu wszystkie stanowiska od stażysty po ordynatora, także miałem styczność z wieloma kolegami. I teraz w nowym miejscu, bo od 10 lat pracuję w Szpitalu Świętego Łukasza w Bielsku. Mamy też młodych, ambitnych lekarzy, którzy idą naszymi drogami, no i rozwijają to, bo po prostu zaczynają już z wyższego pułapu, jakby mają dostęp do wszystkich tych nowych technik, których kiedyś po prostu nie było, nie? Tak. Także dzięki temu też się rozwinęła taka bardzo wąska specjalizacja, bo nawet w ortopedii już czasami się śmiejemy, że mamy specjalistów od łąkotki bocznej, od łąkotki przysiadkowej i tak dalej, ale po prostu tak sprzętowo to wszystko poszło do przodu, że po prostu trudno byłoby wszystko robić i wszystko robić dobrze, nie? Także w naszym ośrodku robimy tak, że każdy ma jakąś swoją działkę i zajmuje się jakimś określonym stawem, i wtedy po prostu i określoną rzeką. Na bieżąco za wszystkim nadążać. Tak. Mhm. Dobrze, bardzo dziękuję panie doktorze za rozmowę. Mam nadzieję, że wszystko pójdzie ku dobremu, to znaczy mam na myśli pandemię i gdzieś po prostu ten dostęp do lekarzy będzie szerszy, ludzie nie będą się bali, a im wcześniej udamy się do specjalisty, tym też większa jest szansa na mniej inwazyjne leczenie. Całkowicie ma pan rację i mam nadzieję, że my jako pacjenci, bo wszyscy też jesteśmy potencjalnymi pacjentami, dostosujemy się do tych wymóg, aby ta pandemia mogła zostać jakoś opanowana. Chociaż to na razie jeszcze dość długa droga. No właśnie. Dużo zdrowia w takim razie. Dziękuję i również życzę zdrowia. Dziękuję. Dobrego tygodnia. Naszym gościem był pan doktor Jerzy Podrzebski. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Do widzenia.